Dzień dobry wszystkim. Witam na pierwszej lekcji filcowania dla początkujących. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkich przyborach, które będą nam do tego potrzebne. Dobrze, no więc pierwsza rzecz. Zaczynamy od wełny. Wełny mamy generalnie dwa główne rodzaje, czyli wełna zgrzebna. Wygląda w ten sposób, w zasadzie jakbyśmy ją wyczesali z takiej owcy i od razu w ten sposób użyli. Oczywiście ona jest farbowana na różne kolory. Później mamy wełnę czesankową. Ona jest czesana właśnie w takie pasma. To, co tutaj widzicie, ta ilość, to jest 100 gram. Taka ilość kosztuje mniej więcej, bodajże 7 zł, więc jak widać, to naprawdę nie jest drogo i tutaj wszelkie materiały powinny Wam się zmieścić. Motor na ulicy. Powinny Wam się zmieścić w granicach 40 zł, może nawet mniej, zależy ile kolorów po prostu będziecie chcieli kupić. Oczywiście mamy do wyboru też wełny droższe, czyli na przykład wełnę z merynosa albo alpaki. Tutaj to jest akurat merynos. Ona jest o wiele gładsza, taka bardzo przyjemna w dotyku. Po prostu inna jakość. Myślę, że na początek jak najbardziej wystarczy wełna czesankowa albo zgrzebna. Tutaj nie ma za bardzo jakiejś dużej różnicy w tym, jak się z nimi pracuje, więc możecie po prostu wybrać, które Wam będą bardziej odpowiadały. Gdzie taką wełnę kupić? Jeśli chodzi o wełnę czesankową, ja polecam sklep Feel Art na Allegro. Zawsze od nich kupuję, bardzo szybko wysyłają. Ceny też nie są jakieś tam bardzo wysokie, w zasadzie są takie no dobre, więc jak najbardziej polecam Wam ten sklep. Jeśli chodzi o wełnę zgrzebną, to sklep internetowy Hobby Wełna ma tam bardzo duży wybór, również merynosa tam kupicie. W Filarcie w zasadzie tylko tego typu wełna jak tutaj tam. Co jest potrzebne dalej? Oczywiście igły. Ja zaczynałam od tego typu zestawów igieł. Tutaj było 5 lub 7, w takim zestawie już nie jestem pewna. One kosztują bodajże około 10 zł. Na początek myślę, że wystarczą, chociaż bardzo szybko się łamią. Tutaj trzeba naprawdę na to zwrócić uwagę, że tak dwa zestawy czegoś takiego to jest konieczność. Ja pamiętam, że w moim pierwszym misiu, ten oto, Stefan, jest w nim w środku gdzieś pewnie z 5 takich końcówek igieł, bo po prostu łamały się gdzieś tam w środku misia i nie szło ich nawet wyjąć, tych końcówek, więc no jak najbardziej musicie sobie kupić na zapas. Natomiast jeśli chcielibyście igły jakieś tam lepszej jakości, to można już wtedy kupować pojedyncze sztuki. Generalnie igły na polskim rynku dzielą się po prostu na wielkości mała, średnia i duża. Tylko no niestety różni producenci różnie do tego podchodzą, bo na przykład to, co widzicie tutaj, ja ją kupiłam jako igłę dużą, tylko że na przykład ta to też jest igła duża, tylko po prostu według innego producenta. Dlatego czasami można się zdziwić. Tej jeszcze w życiu nie użyłam, bo jest po prostu ogromna i no nie wiem, jaką figurkę musiałabym tworzyć, żeby akurat takiej igły użyć. Ja od roku mniej więcej pracuję na igłach tak zwanych spiralnych. Spróbuję zrobić zbliżenie, zobaczymy, czy to będzie widać. Ona ma po prostu taką kształt takiej spirali. O, teraz ładnie widać. Ogromnym plusem jest to, że przez cały rok złamały mi się chyba ze 2 sztuki. Ona jest naprawdę odporna na złamania, więc bardzo ją polecam. I dla początkujących, i dla bardziej zaawansowanych możecie ją kupić u mnie w sklepie. Jeśli będziecie potrzebowali, podam link gdzieś tam poniżej. No i też dla bardziej zaawansowanych, albo jeśli po prostu chcecie zrobić sobie taką figurkę w stylu jakiegoś takiego słodkiego miśka, takiego puchatego, to igła odwrotna jest super. Igły odwrotne mają to do siebie, a w zasadzie działają w ten sposób, że są przeciwieństwem zwykłej igły. Weźmiemy sobie jedną figurkę, nad którą teraz pracuję. To jest ogromny kot. Ogromny, jak widać. I zobaczymy teraz, przepraszam, jakie są różnice tutaj w tych igłach.
No właśnie, mówiąc, czy igła jest duża, czy średnia, czy mała, mam na myśli to, jakie duże ona ma tutaj te haczyki na końcu. Jeśli haczyki są większe, to będzie łapała tą wełnę z zewnątrz bardziej i robiła większą dziurę jakby w tej figurce. Będzie więcej wełny łapała na raz. Natomiast jeśli haczyki są mniejsze, tutaj jest spiralna, ona jakby siłą łapania tej wełny jest porównywalna do igieł średnich. Jak widać, robi trochę mniejsze te dziurki, ale nam już się ładnie tutaj ta wełna potrafi złapać. No i igła odwrotna. Ona wyjmuje fragmenty, kawałeczki wełny. O, tu nam się już przyczepiła jakaś. Kawałeczki wełny na wierzch, więc jak zrobimy sobie w ten sposób całą figurkę, taką igłą, robi nam się taki puszek. Wtedy ten puszek można ładnie przyciąć. No i będziemy mieli taką fajną powierzchnię, jak przy tych kurczaczkach, które gdzieś tam pewnie już widzieliście zdjęcia. Więc igła odwrotna super, polecam, jeśli ktoś chce sobie właśnie robić takie fajne, puchate zwierzaczki. Może nawet tego mojego misia, który jest twardy jak skała, dałoby się w ten sposób ogarnąć i wyglądałby chyba trochę lepiej. O, no właśnie, coś takiego się tworzy. Misiek został w takiej formie, w jakiej zrobiłam go za pierwszym razem. Widzicie, tutaj są jakieś tam widoczne połączenia i w ogóle jest taki bardzo początkujący, to widać. Ale no, na pamiątkę taki zostanie. Dobrze, więc igły polecam mieć w kilku rozmiarach, w zależności od tego, nad jaką figurką będziecie chcieli pracować, chcieli lub chciały. Powinna być igła. Mała, średnia i duża. Tak jest wtedy najbardziej sensownie, jeśli chodzi o pracę. Ale osobiście ja w zasadzie wszystkie figurki robię teraz igłą spiralną. I tylko czasami używam jeszcze igły małej, gdzie już pracuję przy jakichś takich naprawdę detalach. Mała to była tutaj chyba któraś z tych. Mała, czyli na przykład jakbym chciała zrobić mu tutaj przy oczkach, nie wiem, jakieś powieki czy coś takiego, bardzo drobne szczegóły, to wtedy biorę igłę małą i mogę pracować nad bardzo precyzyjnymi jakimiś tam elementami. A, tutaj pewnie zwróciliście uwagę na to. To są dwie igły po prostu sklejone razem. Kiedy pracuję nad większym obszarem, tak jest po prostu wygodniej. Na pewno widzieliście też gdzieś, jeśli już się tam jakoś orientowaliście, że są różnego rodzaju przybory właśnie do igieł. Osobiście kupiłam, jak zaczynałam, korzystałam chyba z parę razy. Nie bardzo przepadam za takimi urządzeniami. Pokażę Wam może, jak to działa. Tu mam akurat tylko trzy igły, miejsce jest bodajże na 5. Mam wrażenie, że po prostu ten plastik nieszczególnie pomaga w pracy, więc po prostu wolę sobie chwycić w rękę dwie, nawet trzy igły i w ten sposób pracować na figurce, niż wkładać w coś takiego. Tym bardziej, że tutaj odstępy między tymi igłami są bardzo duże. No i tak wydaje mi się, że trochę to nie ma sensu. Okej, to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o igły. Pozostałe rzeczy, które nam się przydadzą. A, bardzo ważna rzecz, oczywiście podkładka. Ja na początku kupowałam na Allegro po prostu coś, co nazywa się podkładka do filcowania, ale finansowo to było o wiele droższe, mimo że wielkość była dokładnie ta sama. Więc teraz po prostu kupuję gąbkę tapicerską, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby miała 5 cm grubości. No i wychodzi na to samo. Znaczy na to samo. Wychodzi finansowo o wiele taniej, bo pewnie może, nie wiem, z 2-3 zł za taką jedną sztukę. Kupuję sobie kilkanaście na raz. One się oczywiście zużywają. Tutaj już widać po jakimś tam dłuższym filcowaniu w jednym miejscu robią się dziury, no ale to starcza naprawdę na długo, no i można sobie w każdej chwili jakby wymienić na kolejną. Czyli to by były trzy najważniejsze rzeczy. Podkładka, igły i jakaś wełna. Teraz rzeczy już mniej potrzebne. Chociaż klej Magic naprawdę się przydaje. Robię nim jakieś tam
dzióbki wszelkiego rodzaju, jeśli, nie wiem, jakieś oczka przyklejam czy coś takiego, to też zawsze tylko i wyłącznie nim, więc bardzo polecam. Nawet w chacie polskiej w zasadzie wszędzie można go kupić. Tylko najlepiej właśnie z taką wersją z dzióbkiem, bo wtedy możemy bardzo dokładnie sobie tam dokładnie wybrać, gdzie chcemy go użyć. Oczka wszelkiego rodzaju. Można kupić po prostu koraliki czarne. Gdzieś tam w jakiejś pasmanterii. Albo w sklepach, w których sprzedaje się kamienie do biżuterii. Też ostatnio już korzystam raczej z naturalnych kamieni, onyksy i inne czarne kamienie. Ale to za parę złotych jak najbardziej też na początek fajna sprawa. Zdarzało mi się teraz też, czasami się zdarza używać takich gotowych oczek. Też można je kupić na Allegro. Różnej wielkości, w różnych kolorach. To tu oczywiście są już do większych figurek. Tak. Wszelkiego rodzaju dzioby i inne, nie wiem, noski, tego typu rzeczy. Robię z najzwyklejszej modeliny. O, tutaj jeszcze nawet jest cena 5 zł. Kupowałam też do porównania modelinę Fimo, która za taką małą kosteczkę kosztuje 10 zł. Taka jest lepsza. Tańsza, bardziej miękka, łatwiej się z nią pracuje. Czyli najzwyklejsza modelina albo modelina firmy Astra bodajże. Jak najbardziej. Można z nią wtedy po prostu robić cuda, jest o wiele prościej. Jeśli kolor jakoś tam nie pasuje, to można go po prostu pomalować po wypieczeniu i efekt będzie równie dobrze, jak gdybyśmy kupowali taką drogą modelinę. Jeśli chcecie tworzyć jakieś łapki, nóżki, które będą się wyginać, to oczywiście potrzebne są druty. Wyciągam wszystko, co mam. Do jakichś tam mniejszych, cieńszych figurek, nie wiem, na przykład łapki jakichś ptaszków i tak dalej, używam takiego drutu florystycznego. On jest bardziej giętki, jest wygodniejszy w pracy. Do większych figurek używam takiego, tu już nawet ciężko go wygiąć w ten sposób, tak palcem po prostu. Więc tak, ten jest do większych rzeczy. Wystarczy po prostu przejście do jakiegoś Leroy czy innego takiego miejsca i powyginać sobie, posprawdzać, które będą fajne takie w pracy. No i czasami jeszcze, nie wiem, do jakichś ogonków i innych takich zdarza mi się używać drucików kreatywnych. Więc to też jest jakaś opcja. Oczywiście do wykończenia jakieś małe, bardzo ostre nożyczki, żeby można było sobie właśnie jakieś tam odstające kawałeczki podocinać. Przy pracy z tymi drutami na przykład bardzo przydają się takie urządzenia. Jak one się nazywają? Cęgi? Obcęgi? nie pamiętam. Te służą tutaj do ucinania tych drutów, bo w zasadzie niczym innym nie dałabym rady. A tymi można fajnie wyginać je w jakieś takie okrągłe, na przykład w tym miejscu, gdyby w środku miał być drut, w okrągłą taką łapkę, którą później będę mogła sobie owijać wełną. Ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz. To jest filc w takich płatach. Na przykład do tworzenia uszu u kotów przykładowo. Można wyciąć sobie fajny kształt po prostu ucha. Trochę go z zewnątrz i później wewnątrz pokryć jakimś tam kolorem wełny. No i przyczepić od razu do figurki. Tak jest o wiele prościej niż tworząc całe ucho na przykład z samej wełny. Więc to też zdecydowanie się przydaje. No i jeśli robicie jakąś bardzo, bardzo dużą figurkę, to czasami przydaje się takie wypełnienie do poduszek. Po prostu na przykład w tej figurce kota, którą widzieliście, wkładam w środek takie wypełnienie i na tym pracuję już wtedy wełną, różnymi kolorami i tak dalej. Bo po prostu wydaje mi się, że to troszkę marnotrawstwo takiego naturalnego materiału, którym jest wełna, żeby aż tak ogromne figurki robić w całości z nich. Więc przy bardzo dużych polecam coś takiego. Też można kupić na Allegro. Wydaje mi się, że to byłoby chyba wszystko. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania na temat tego wszystkiego, co tu pokazałam, to jak najbardziej proszę pytać w komentarzach.
dodam też ankietę z kilkoma pytaniami, właśnie jak chcielibyście, żeby następne te filmiki wyglądały, to znaczy nie wiem, jak często na przykład, o czym dokładnie mówić, no i musimy wybrać jeszcze figurkę przewodnią, którą będziemy tworzyć wspólnie. Wydaje mi się, że tydzień do następnego filmiku to tak będzie w sam raz, więc kolejny chyba w piątek. Zobaczymy po prostu, jak zdecydujecie. Myślę, że te kilka dni, tak żeby na spokojnie sobie wszystko zorganizować, to będzie tak w sam raz. Jeśli ktoś już ma igły i troszkę wełny, to polecam popróbować. Chwileczkę wezmę sobie moją ulubioną troszkę wełny. I zadanie domowe dla tych, którzy coś tam już w domu mają. Spróbujcie zrobić idealną kulkę. Jak ktoś potrafi zrobić idealną kulkę z wełny, to już jest na dobrej drodze. Figurka, którą będziemy tworzyć, też będzie w trójwymiarze, więc trzeba umieć po prostu ogarnąć takie przestrzenne rzeczy. Ciągle musimy sobie obracać, wywijać, aż będziemy mieli idealną kuleczkę. Jeśli się uda, bardzo proszę o zdjęcia w komentarzu. Zobaczymy, jak Wam praca idzie. Okej, no widzicie, tu już prawie, że kulka jest. Oczywiście ona musi być bardziej zbita, tylko tak pokazuje, jak to się robi. Igła łapie nam wełnę, wciąga ją do środka i w ten sposób mamy kształt. Dobra, to chyba wszystko w takim razie. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. I jeszcze jedna prośba do Was. Jeśli będziecie mieli czas i ochotę, absolutnie to jest wyłącznie dla chętnych, podlinkuję też konkurs, w którym biorę udział, moje prace biorą w nim udział. Trzeba wtedy pod tamtym postem przejść sobie do niego i zostawić reakcję śmiejącej się buźki. To daje po prostu głos na mnie, żebym to ja i moje prace wygrały. Ale tak jak mówiłam, tylko jeśli ktoś będzie chciał, to zapraszam. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.